Zasugeruję tylko, jak szlifujemy deski, jakby ktoś miał wątpliwości. Jak już mamy deskę, która jakby z zapasem ma przykrytą tkaninę, nie widać w ogóle nigdzie gazy i czujemy, że jest tam jakiś przynajmniej pół milimetra albo milimetr nad nią tego gruntu, to musimy zacząć ją szlifować. Do tego są różne możliwości. Można kupić taką gąbeczkę ścierną, ona często jest, ma z jednej strony taką gładszą powierzchnię, drugą bardziej chropowatą, w tym sensie, że grubszy jest ten papier ścierny, albo kupić na przykład sobie dwie. Albo mieć papier ścierny w kawałkach, w takich arkuszach i do tego kostkę drewnianą, albo można kupić do tych desek mniejszych, może nie będzie pasowała, skorka, są sprzedawane takie specjalne kosteczki do szlifowania. Do czego to robimy? Dlatego, że jak będziemy szlifować bezpośrednio kawałkiem papieru, to po prostu powtórzymy wszystkie krzywizny naszej deski, nic nie naprawimy. A jeśli chodzi o kawałek papieru, możemy zawinąć go parę razy, żeby miał tutaj na przykład, żeby miał dwie warstwy papieru i wtedy można go dociąć krócej, już nie będę tego teraz psuła, tego kawałka. I wtedy zaczynamy w środku najlepiej okrężnymi ruchami, nie róbmy tak, żebyśmy nie zrobili dołku jakiegoś. Pilnujmy zawsze patrząc pod światło, łapiąc pod kątem, żeby widzieć jak jeszcze gdzie musimy poprawić. To można zrobić tak, że latareczką podświetlamy sobie pod kątem, tak jak robią na przykład przy tynkowaniu czy przy szlifowaniu ścian, przy szpachlowaniu. I tak samo szlifujemy te boki. Natomiast na początek możemy wziąć papier, na przykład o numerze, tu jest 180. Jeśli jest to w tej numeracji, to do dalszej pracy będzie potrzebny na przykład 300 i 500. Czasami ta numeracja jest jakaś inna. I tu na przykład jest 500, to jest całkiem jeszcze gruby papier, a drobny to jest 2500. Natomiast jeśli właśnie weźmiemy te czerwone papiery, bo czarne, szukajmy tak, żeby był ostatni dosyć gładki. Więc, a żeby wyszlifować te nasze najbardziej nielubiane przez wszystkich tutaj te przejścia, to musimy zrobić sobie taką kosteczkę, tu już potargam, żeby było wiadomo, bo to jest czasami taka rzecz zagadkowa. Pilnujmy też, żeby ten piasek z papieru nam nie spadał na deskę i żeby później nie porysował. Możemy zrobić sobie taką kosteczkę malutką, jakby w kilka warstw papieru, można nawet cztery zrobić. I szlifujemy delikatnie, starając się zachować ten kąt 45 stopni, pod którym była zrobiona właśnie to przejście, ten przeskok. Szczególnie, żeby te nasze rogi były ładnie wyszlifowane, możemy jeszcze mniejszy kawałeczek później oderwać, żeby, jeśli nam jest niewygodnie, żeby tu doszlifować te wszystkie brzegi. No i jakby pilnujemy zawsze, żeby nie tylko tak z góry patrzeć, ale żeby pod kątem też. I kolejny ważny moment przy szlifowaniu, jak już będziemy szlifować tutaj brzegi, to żeby nie robić tego tak. Żeby brzegów nie szlifować tak, bo wtedy możemy złamać te napływy, które tutaj się robią na brzegach. Natomiast, żeby to się nie stało, najpierw robimy właśnie od góry, tak pod kątem też 45 stopni mniej więcej, trzymając ten papier. I wtedy wycieńczamy, jakby robimy cieńszą tą krawędź i te wszystkie napływy, które zostają jakby oddzielne od tej naszej deski, która będzie nienaruszona i zresztą jak będziemy mieli niezbyt ostry tutaj kąt, to się będzie lepiej zachowywać, tu też później będzie to się wykruszać tak bardzo. Więc najpierw szlifujemy tu, doprowadzamy takiego stanu, żeby było tutaj równo, a dopiero tu możemy się przejść, jak już skończyliśmy tą powierzchnię. No i w zasadzie jeszcze jest jedna ważna rzecz przy szlifowaniu gruntu. Nie powinniśmy go doprowadzać do takich fragmentarycznych, takich błyszczących, dosyć ciemnych placków. Jeśli tak się stało, to znaczy, że przypalamy grunt, powinniśmy wziąć grubszy papier i zeszlifować, trochę to zmatowić. Więc deska powinna mieć taki delikatny połysk, ale on powinien być matowy i jednocześnie na całej powierzchni jednakowy. No więc tu, jeśli nam zostały jakieś ryski i już nie możemy więcej szlifować, to ewentualnie możemy rozrobić na przykład klej 7% klej i dodać do niego na przykład tam małą jakąś ilość, 100 gramów kleju rozrobić, płynu, czyli 7 gramów kleju i 93 gramy wody i dołożyć do niego 150 gramów kredu, to i tak będzie dużo, ale mniej się prawie nie da wyliczyć. I zaszpachlować te miejsca, najlepiej przejście wtedy w całość
po tej desce i jeszcze raz przeszlifować, jeśli będziemy mieli głębokie jakieś rysy. Jeśli nie planujemy złocenia na wysoki poler, to, no to w sumie wystarczy nam przyzwoita ta powierzchnia. Najbardziej pilnować tych miejsc, żeby było ładne. No a jeśli chcemy złocić na pulmen, to już jest osobna historia, tam trzeba rzeczywiście idealnie ten grunt wyprowadzić, to warto do tego jakby przedwcześnie się przygotowywać psychicznie, że tych warstw można zrobić więcej. No i myślę, że tyle. Myślę, że już poradzimy sobie z tym zagadnieniem. Dziękuję bardzo, Pani Ewo.